Okej. Okej. 2 na 6. Clifery. O, 17. W oryginałach miało 18. To pamiętam. Siła wstrząsu. Trzęsienia 8. Ubi! Prawie. Metronom. O kurwa! Super kieł. O kurde! O kurde! Też powinienem się uleczyć. Nie, nie powinienem. Dobra jest. O, co teraz zrobić? Dobra, Clifery poszła się jebać. 19 level. Hej, jeszcze tylko jeden, ale nie przegram, zrozumiano? Damy radę. Uzdrowię na wszelki wypadek, bo będę tego żałował. Dobrze, że Ashley jest samicą, nie będzie na niej atrakt działać. Stratowanie, o, okej. Niezbyt efektywny, ale może nam przyprawić kłopotów. 5. Nie no! O kurde, takie słabe. Rzut skałą? Stratowanie. Na węża rzecznego zmienię, sparaliżuje to gówno. To może coś da. O! Już coś dało. Stratowanie. Ile zada obrażeń? Dobrze, dobra jest. Nie podłuj! Tego właśnie się obawiałem. Jak możesz zakochać się w głupiej krowie? O, dziękuję. Ty pizdo. Kto jest pankuwa, jest samicą, ale ona ma mało obrony. Ashley, dawaj. Torba. Super mikstura. Wąż rzeczny musi to gówno sparaliżować. Okej. Tak jest. Tak jest. Może kwas. Tak, obrzygaj tą krowę! O, no właśnie. Jeszcze uzdrawiać się może. O! Zaraz, czy kwas nie obniża czasem specjalnej obrony? Chwila, muszę zerknąć na to. Czemu nie obniżył do tej pory, skoro tak jest? Ataki. Może też obniżyć... No właśnie! Czemu tak się nie stało? Wszystko tylko, żeby mnie udupić. Nie, stop! Co ja robię? Ashley. Tobie jest jedyna nadzieja. Kurwa. Stratowanie. Teraz trzeba uzdrowić. Pindo! 2 razy ci atak został obniżony, więc... No. As przestworzy... Kurde, nie lecz się! Dobra. Nie ze mną te numery. Gerwazy, bierz ją. Hiperkieł. No ja pierdzie, Derek. Dzikie pnącze. Przestań się kurde uzdrawiać! Przestań! O! No co z wami kurde, jak możecie się w takiej krowie zakochać? O! Masz kurwa! Sorry, że tak wrzasnąłem. O, exp się podzielił. O, pankuwa 21 level dostała. Świetnie!
Ugh, Gambit dostał 22 zł 80 groszy za wygraną. Ła, ła, chlip. A no tak. Och nie, Whitney się rozpłakała. W porządku, za chwilę przystanie. Zawsze płacze, kiedy przegrywa. Kurde, ja się cieszę, że... Miałem wrażenie, że kogoś stracimy w tej walce, ale nie, wszystko poszło jak trzeba. Chlip, co, czego chcesz? Odznaki? Och, właśnie, zapomniałem. Oto odznaka równiny. Jest! Trzecia odznaka. Nie poszło nam wcale tak źle. Siła, dobra. To jest... Zadufanie, tak? To ten atrakt po polsku się nazywa? Zwabienie. Nie wykorzystuje urok Pokemona. Ten ruch bardzo pasuje do takiego słodziaszka jak ja, prawda? Tak jest. Nieprawda. Słyszałam, że obok Parku Narodowego właśnie otwarli ten cały stadion pokiatletonu. Powinieneś spróbować tam sił. Jesteś świetny w walkach Pokemonów. To, o czym ona mówiła, jest mniej więcej zbiorem takich minigier, takich olimpiad czy takich rzeczy, no nie. Zdobywa się tam różne punkty, oczywiście jest tam pierwsze, drugie miejsce i tak dalej. Za te punkty można wygrywać przedmioty. O, i między innymi można kamienie ewolucyjne. Najgorsze jest tylko to, że codziennie zmieniają się nagrody, tak samo jak owe kamienie ewolucyjne. Proszę, żeby to było Moonstone. Żebym, jakby co, żeby już był Nidoking w drużynie. Mam nadzieję, że nikt nie padnie. Okej. Okay. Zaraz idziemy tego... Ile? Godzina i 13 minut, kurde! Będę mógł to na party podzielić? Na dwa party zaraz. Tak, będę mógł. Jakieś 38 minut to będą party. 38-minutowe. Albo może jeszcze z 15-20 minut posiedzieć i podzielić tę sesję na trzy części, żeby po pół godziny wszystko było. Myślę, że tak będzie lepiej. Macie szczęście, jeszcze troszeczkę ta sesja potrwa. Tak, wiem. Dawaj mi konewkę. Dziękuję. Okej. A właśnie, przecież do hipermarketu mamy iść. Bo kolejna paczka do nas przyszła. Gdzie ja idę? Jadę raczej. Dawaj mi, co tam masz, to jest napad. A, niech będzie. Hople jagody. Miałem nadzieję, że to będzie Moonstone. Zwykle Moonstone dostaję, kiedy jestem na Cyanwood City. Tam, gdzie jest piąty lider. Cyanwood, tak? Aż sprawdzę. No właśnie. A! Pamiętam jeszcze nazwy moich miast! Z czwartej, piątej generacji już nie bardzo, ale szósta jeszcze... Jako tako mogę rozróżnić miasta. Iść na Pokeatleton? Nie teraz. Pójdę zobaczyć tylko może, jakie nagrody dzisiaj są. Ewentualnie się pozdobywa parę... O. A kim ty kurde jesteś? Czuję to. Ten błysk w twoim oku. To błysk przyjaźni. Niezłe z ciebie ziółko. Twój Geodude to świetny Pokémon. Na pewno jest gotowy do wzięcia udziału w Pokeatlonie. Pokeatletonie, koleś. Pokeatlonie. Nie atletonie, kurde. Wasza solidarność i zaufanie od twoich Pokémonów sprawia, że wierzę w twój nieskończony potencjał. Dobra, za mną. Nie jesteś liderem czasem w Sinnoh? Nie. Skojarzyłeś mi się z tym ostatnim liderem w szóstej generacji, ale to nie byłoby normalne, bo w końcu... To jest czwarta generacja Pokémonów. tak, testują ich przyjaźń. Nie, nie będę dzisiaj niczego próbować. Ty nie jesteś Chuck, bo Chuck inaczej wygląda. Magnus. Dobra. Przestań na mnie ryczeć! A właśnie, teraz pewnie dostaniemy możliwość zobaczenia ich pokeatletowych statusów. Właśnie. Szybkość, siła, umiejętność.
O kurde, człowieku! Ty to z siły to rozwalisz wszystkich. Tak poza tym to... O! Pan Kuwa też da radę. O, i wąż rzeczny! Tak, szybkości pan Kuwa rozwali wszystkich. Ale poza tym to... Tak trochę średnio jest w innych statystykach. Ale to nic. Wejdźmy do środka. Ty nam dajesz nagrody. Właśnie tutaj te punkty zdobyte można wydawać na nagrody. Czerwony aplikon. Kto by chciał, kurde? Ach, nieważne. Może ktoś by chciał. O, samorodek. Metalowa powłoka. Nie ma co. Ale myślę, że tak po jednej sesji pokeatletonu można by był jeden samorodek kupić. Chociaż to zależy od ilości punktów, które się dostanie. A jeszcze tutaj pokażę wam mniej więcej co jest. Tutaj wszyscy ćwiczą. No, biegają. A właśnie. Przeszkodzę wam. Haha, nie jesteście zsynchronizowani już. Ale ze mnie dupek. O, wam też przeszkodzę. Haha, i co? Co teraz zrobicie? Och, całkiem nieźle dziś wyglądają. Wczoraj nie wyglądały najlepiej, ale dziś na bank wygramy. Każdy to sobie mówi. I później przegrywa. O, siema. Co ty powiesz ciekawego? Okej. O, a ty nie biegasz, leniu? W hik? Słyszałeś o Aprisoku? Dzięki niemu Pokémony radzą sobie lepiej w Pokeatletonie. Pokeatlon. O, kurde, ja cały czas atleton wypowiadam. Nieważne. Może kiedyś wezmę w tym udział, ale dzisiaj na pewno nie. Nie mam czasu. Mam parę rzeczy jeszcze dzisiaj do roboty. Nie dajecie nam niczego? Długo czekałem na tę chwilę. Podziwiaj moją przyjaźń. Nieważne. Wszyscy gadacie, kurde, o przyjaźni. To tak naprawdę to tylko Pokémony odwalają całą robotę, jak zwykle. My najwyżej tam stylusem im pomagamy, czy czym, czy strzałkami. A tak czy inaczej, oczywiście Pokeatlonu nie było w oryginalnych wersjach. Dodali to jako dodatek w Hard Goldzie i Soul Silverze. Okej, Sudowoodo już chyba nie będziemy mogli złapać, ponieważ to jest wciąż droga 36. Nie? W takim razie go ubijemy. Jest. Tak, używam. Tak, ubijam go i idziemy dalej. Kurde, naprawdę... Ekonomia w tych grach naprawdę ciężka powinna być, jak tak się nad tym zastanowić. Wszystko, kurde, poblokowane zasranymi drzewkami, zasranymi Pokemonami, kurde, Snorlaxami, Sudowoodami, kurde. Jak ludzie zdobywają jedzenie? Jak, kurde, zdobywają wodę? Jak tutaj przepływają różne produkty? Krytyczny cios, dziękuję. Niskie kopnięcie. O, psi. Zawsze Sudowoodo myli mi się... jego typy mi się zawsze mylą. Jest to czysty kamienny typ, no nie? A ze względu na jego wygląd ja zawsze myślę, że to jest roślinno-kamienny albo... O, o, o! Zarąbiście! Lodowy kieł, to nam się przyda. Zarąbiście. Zamiast wściekłości. Uff! Mamy już krycie przeciwko roślinnym Pokemonom. Byleaf nie przeżyje tego starcia. To było świetne. Chcę ci coś dać za dobrą rozrywkę. A, dobra, tutaj można hodować jagody. Kurde, jak te doniczki mi się...
A, zresztą nieważne. Doniczki to kurde doniczki, tak samo jak rower. Jak rower może się w takiej małej teczce zmieścić? Wielki kurde gówniany rower! Może ty mi na to odpowiesz? Może też mi powiesz, czemu wodnej broni na nim nie chciałeś użyć? To by nam też ułatwiło wszystko. Conan musi dojść do 22 levela. Ponieważ to jest mój starter i starter musi być najsilniejszy. Moje. O, hipermikstura. Czas najwyższy, żebym znajdował takie rzeczy. O! Droga 37. Droga 37. No i... trzymajmy kciuki, żeby to był... Nie, tutaj Vulpixy można spotkać. Jeszcze raz zobaczę. Można. Okej. Okay. Trzymam kciuki, żeby to był Vulpix. Potrzebuję ognistego Pokemona. Ja pierdzielę! Chciałem tylko dzikiego Pokemona złapać. A ten już się napierdzielił. W drogę w las. Masz! Jak ci się to podoba? One hit KO, no. Chciałeś tak mocno walczyć, to teraz płacz. I dawaj twoje pieniądze. Przegrałem, smutno mi. Dobrze ci tak. Właśnie, jeszcze mu posortuję ciosy. Lodowy kieł. Wolę zawsze stabowe ciosy trzymać na początku, ale z drugiej strony jego wodna broń wcale nie jest taka dobra, więc robię tak. Okej. Okay. Ale super, mamy krycie przeciwko tym roślinnym Pokemonom i smokom zresztą też. A. Okej, nie będę narzekał. Nie będę narzekał. Nie rozwal go, nie rozwal go. Wiem, że twój atak jest dobry, ale nie popisuj się, nie rozwalaj go. Dziękuję. Dusk Ball. Lubię mieć różne Pokemony w różnych Pokebolach. Bum! Wiedziałem, że tak się stanie. Okej, okay, droga 37 złapany, tak? I... PJ. Okej. Okay. Chcesz... No, muszę nazwać. Jak ciebie nazwać? Dobry ten. Dobry... Dobre pytanie. Jesteś facet. Trzeba ci jakieś facetowe imię wymyślić. Z Disguy może tym razem nazwę cię. Axel! Axel the Dark Hero! Alan, czego kurde chcesz? Gambit się ma. Tutaj Alan, co tam? Mój Tangela jest coraz silniejszy, tak jak to obliczyłem. Tak przy okazji ostatnio... Mogłeś go złapać i mi go dać! Zresztą jak mogłeś Vulpixa pokonać, skoro Tangela jest roślinny? A Vulpix ognisty. Zbierać te aprikorny? Czemu by nie? Wszystko tylko, żeby przedłużyć tego let's playa. Żeby się zmieścić w czasie. Yeah. Czer aprikorn. A to nieb aprikorn. Nieb! Wiedziałem! Jestem kurde Nostradamusem. Ach, nieważne. Też nie. O, Pidgeotto! Czemu ty się nie pokazałeś? Lodowy kieł! Masz. O. 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 Nie trzeba było do mnie podskakiwać. O, Stantler. Nie można uciec. Czemu? Gin. Nie hipnotyzuj!
jak się miewasz. Conan z trudnością za tobą nadąża. Idziemy do Pokémon Center, nie chcę używać niczego z mojego plecaka. Zresztą tu jest Violet City, więc... Właśnie, Violet City. Może tutaj z drzewa coś uda nam się zdobyć. Nie chcę znowu na Apoma wleźć czy coś. Ale z drugiej strony może nie. Nie będę używać tarana. Ponieważ w rezerwie potrzebujemy wodnych Pokemonów. Żeby z TM-ami nie mieć HM-ami raczej nie mieć później żadnych problemów, jeżeli Conan na przykład by padł. Co mam nadzieję, że się nie stanie. Mam nadzieję, że nie wykraczę. Przy okazji, masz jeszcze 20 level? Nie, 21, okej. Okay. Ashley. Rozwalisz wszystkich, czyż nie? Wszystkich oprócz wodnych i roślinnych Pokemonów. Ewentualnie walczących też. Kurde, właśnie... Kamienne Poki same w sobie są dobre, ale ten dodatkowy typ ziemny, który często się widuje, naprawdę ucina im skrzydła, moim zdaniem. Mimo tego, że mają dużo obrony, to... i mało tych specjalnych statystyk. Właśnie. Kurde, powoduje, że byle jaka wodna broń albo absorb po prostu ich ubije. O, podwójna walka. Pierwsza w tym let's playu, o! Walczmy, dobra, wysyłam Pokémony do walki. Się nie zesrajcie. Maril... O, widzicie, właśnie o to chodzi! Ashley, uciekaj. Nie masz szans tu. Derek ma szansę. A czy ty masz szansę przeciwko Marip? Nieważne. Dasz radę. To tylko podwójna super efektywność, nie poczwórna, więc nie ma czego się bać. O, tym bardziej, jeżeli użyję takiego gówna. Super efektywny. My ass. Ta. Nie rozśmieszaj mnie, masz. Kurde. Mało ekspa za tą walkę dostałem. Nie? Z uśmiechem patrzy w tym kierunku. Kolejna podwójna walka się szykuje. Ale kompletnie nie pamiętam, co wy miałyście. Ten, w oryginałach te dwie trenerki, te poprzednie, te małolaty, o ile dobrze pamiętam, miały Jigglypuffa i Clefairy. Dobra, dostaniecie w łeb. O, o wilku mowa. Tylko, że to są ich ewolucje. Siła wstrząsu. Na pankówę zmienimy. Dobra, zamknij się. Kurde, przypomniałem sobie, przecież Clefable ma metronom, to gówno. O człowieku. Trzeba się tego pozbyć jak najszybciej. Obis. Jest. Conan 22 level dostał. Musicie wszyscy paść. I dziękuję za ten bis. Teraz będę mógł was z łatwością rozwalić. Oblać. Siła wstrząsu. Torba. Tak. Lepiej uleczyć. Bo Clefable jest niebezpiecznym Pokemonem. A pozory, kurde, zwykle mylą. Ach, nasz fizyczny atak został naprawdę obniżony. Więc... I... Wąż rzeczny niech się wyszaleje. O, proszę bardzo! Ta.
O, dobra. Już wszystko w porządku. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. 21 poziom, Ashley, jedzu. Okej, okay, spadajcie. Wkurzyłyście mnie. O, PJ. A zawsze będzie trochę doświadczenia. O ile trafi. Dziękuję. I doszliśmy do Ecruteak City. Godzina 31 minut. Chyba czas już, żeby... A, Bill. Ty teraz nam dasz numer telefonu. Hym Gambit, tak? Wiesz co? To ja stworzyłem system do transportowania Pokémonów. Ale sam bym sobie nie poradził. Na przykład znasz może region Hoenn. Lanette z Hoenn uprościła korzystanie z systemu przechowywania Pokémonów. Moi znajomi z całego świata pracują razem, żeby ulepszyć wymianę Pokémonów i ich przechowywania. Ja muszę wracać do Goldenrod, do rodziców, papa. Nawet nic tam nie dajesz? W oryginałach Bill w tym miejscu komunikuje nam, że maszyna czasu została zrobiona tak jak trzeba. A jest to mniej więcej umożliwia nam wymianę z grami Red, Blue, Green i Yellow. Oczywiście też zależy... Oczywiście też mamy pewne ograniczenia, na przykład nie możemy mieć w drużynie Pokémonów z drugiej generacji, jak i ataków, które zostały wprowadzone w tym momencie. Chyba nie możemy też trzymać żadnych przedmiotów. Tak, na pewno, bo w pierwszej generacji nie było trzymania przedmiotów. Dawaj mi wszystko, co masz. Revive, nie przyda się nam. A może kupię trochę tego i owego. Sprawdziłem. Jednak trucizna nie zabija Pokémonów w czwartej generacji. A w piątej w ogóle trucizna nie ma żadnego efektu, jeżeli chodzimy o tako po świecie. To jest naprawdę fajne. Chociaż z drugiej strony to bez tego straciło... Trucizna straciła taką swoją, jakby to powiedzieć, oryginalność, bo to chyba jedyny status efekt, który tak powoduje obrażenia poza walką. Ech. No ale dobra, ja tam się nie skarżę. A właśnie, Ecruteak City, nowy ten. Ecruteak City. Okej. Okay. I tutaj jest woda. Tu o! Okej, okay, 34... Godzina 34 minuty. Myślę, że to by był... A, jeszcze po Item Finder pójdę. Yo! Jesteś w podróży ze swoimi Pokémonami. Cóż, czym, że jest podróż bez poszukiwania skarbów. Mam rację, czy mam rację? Tak. Świetnie, pojmujesz prawdziwego... Nie doczytałem. Podoba mi się to, weź to. Detektor. Jest! Mamy kolejny zarąbisty przedmiot. Lira nam powinna to dać, a nie jakieś takie główienka niepotrzebne. Okej. Okay. Pójdę pod Pokémon Center. Torba. Kluczowe. Detektor. Zaznacz. Detektor w tych grach jest naprawdę fajny. Można tak o... sobie trzymać stylus, chodzić. O, coś wykryło. Tutaj. O, wystarczy o tak o. Jest naprawdę przydatny. Hipermikstura, dziękuję. Tego przyznam z ręką na sercu, nawet nie wiedziałem, że tutaj jest Hyper Potion. A na przykład ten... Item Finder w czwartej generacji w tym zegarku, no nie? W Diamond, Pearl i Platinum jest taki trochę bezużyteczny, bo tylko klikasz i wysyła ci sygnał i musisz być nieruchomy. A to wystarczy, że o, możesz sobie robić co tylko chcesz i biegać i Item Finder będzie dalej działał, jest zajebiście. Okej, okay. Zapiszę, ponieważ nigdy nie wiadomo, co może się stać. I... to chyba czas, żeby się żegnać, nie? O kurde! No, wielkie dzięki, że obejrzeliście tego let's playa. Ralf, spadaj Ralf! Czego chcesz?
Co mnie obchodzi to, że jakiś tentakul ci uciekł? Zresztą gdzie ty, kurde... A, rybak, no to ma rację. Okej, więc jeszcze raz wielkie dzięki za to, że... O! Obejrzeliście... Tak? A, akcesoria, kwiat oranżowy. Okej. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za to, że obejrzeliście tego let's playa. Mam nadzieję, że nie będziecie mogli się doczekać na resztę. Następny tydzień mamy wolne przez... właśnie, przez następny tydzień mamy cały czas wolne. Więc myślę, że może udałoby się nam z Toksikiem zrobić jakiegoś wspólnego let's playa. Czy to u mnie z Resident Evil 5, czy to... kurde, może niepotrzebnie o tym mówię, bo co będzie jak na przykład ten let's play... Wcześniej przyślemy go niż... Ta część wpadnie, ale to nic, tak czy siak, dziś jest piątek, 30.10.2015. Jakbyście wiedzieli, no nie, że jakby co, to ten let's play tak naprawdę był wcześniej zrobiony, tylko później przesłany. Okej, więc jeszcze raz, kurde, już chyba piąty czy szósty, dzięki za obejrzenie tego let's playa, to był PG i do następnego razu, cześć wszystkim, pożegnaj się, Ashley. Jest szczęśliwa, ale nieśmiała. No, nie ma co być nieśmiałym. Okej. No to lecimy na Szczecin. Do następnego razu. Trzymajta się. Cześć.